Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Mateusz Benedyk. Od niedawna jestem adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz tego jestem także członkiem zarządu i dyrektorem generalnym Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa i organizatorzy tej dzisiejszej konferencji poprosili nas, żebyśmy jako instytut przedstawili swój autorski głos na temat tego, jak kryzys z perspektywy nauk ekonomicznych widzimy, i zaproponowaliśmy panel, który będzie dotyczył tego, jak obecna polityka pieniężna, czy generalnie jak teoria pieniądza, teoria bankowości centralnej będą wyglądały po obecnym kryzysie inflacyjnym. Co z tej teorii wartościowego zostanie, co trzeba będzie wyrzucić na śmietnik historii. Dodam jeszcze, że Instytut w ramach swojej działalności popularyzowania wiedzy ekonomicznej wydaje także podcasty i jest to pierwszy podcast, który chcemy nagrywać z publicznością, więc jeśli wyszukają Państwo czegoś takiego jak Ludzkie Gadanie, podcast o ekonomii i wolności, to odcinek 36 będzie właśnie nagrywanym tutaj. I do rozmowy o tych ważnych tematach dotyczących teorii pieniądza i teorii bankowości centralnej zaprosiłem trzy osoby, które są wyjątkowo kompetentne, żeby ten temat omawiać. I idąc tutaj od mojej lewej, chciałbym powitać doktora habilitowanego Mateusza Machaja, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, osobę, która napisała sporo artykułów dotyczących właśnie teorii pieniądza czy teorii bankowości centralnej, a także zasłynęła między innymi tym, że już zdecydowanie do historii najlepszych tekstów polskiej publicystyki ekonomicznej przeszły jego teksty dotyczące na przykład kryzysu finansowego w roku 2008 i 2009. Bardzo polecam sobie kiedyś odszukać coś takiego jak Kryzys Blok. Witaj Mateuszu. Dzień dobry. Drugą osobą, którą zaprosiłem do rozmowy dzisiaj, jest Przemysław Rabka, który obecnie pracuje nad pracą doktorską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a poza tym jest wykładowcą różnego rodzaju wydarzeń, które Instytut Misesa organizuje. Przemek jest zainteresowany właśnie teorią pieniądza, teorią bankowości centralnej, teorią kapitału, i na stronie Instytutu na mises.pl możecie przeczytać jego liczne teksty analizujące to, co w gospodarce, zwłaszcza w sferze pieniężnej, działo się przez ostatnie lata. Witaj Przemku. Dzień dobry wszystkim. I trzecią osobą, którą chciałbym przedstawić, która zgodziła się uczestniczyć w tym naszym dzisiejszym panelu, jest doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń, także z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członek zarządu Instytutu Misesa, autor między innymi książki Efekt Cantillona, czyli Dlaczego pieniądz ma znaczenie, oprócz wielu innych artykułów i publikacji dotyczących teorii pieniądza. Witaj Arku. Witam, kłaniam się. I od razu już po tym przydługim wstępie przechodzę do pierwszego pytania. Waszym zdaniem, czy dzisiaj generalnie wiemy już, dlaczego ta inflacja wybuchła i dlaczego ona generalnie z punktu widzenia na przykład modeli stosowanych w bankowości centralnej okazała się dużą niespodzianką, nie została przewidziana? Ja mogę zacząć. No to wydaje mi się, że odpowiedź jest dosyć jasna. Jak sobie popatrzymy na dane, no to jasno widać, że szeroka podaż pieniądza znacznie wzrosła i wydaje mi się, że to jest przyczyną obecnej inflacji. I to też tłumaczy nam, dlaczego mamy obecnie inflację, a dlaczego nie było inflacji po kryzysie finansowym 2007-2009. Wiele osób się obawiało, że wtedy będzie inflacja, ale wtedy wzrosła baza monetarna, natomiast szeroka podaż pieniądza nie wzrosła aż tak znacząco. Więc to byłaby moja taka bardzo skrótowa odpowiedź. Tak, do tego co powiedział Arek, to ja bym dodał to, że jeszcze kiedy wybuchła pandemia, to rządy podjęły bardzo konkretne działania. No mianowicie rządy obawiały się tego, że ze strachu przed pandemią ludzie po prostu sami zamkną się w domach, nie będą chcieli wydawać pieniędzy. Ale z drugiej strony też rząd sam podjął działania w tym kierunku, żeby właśnie ludzie z domów się nie ruszali, więc i też ograniczył do pewnego stopnia możliwość wydawania pieniędzy ludziom.
no to też rząd starał się celowo pobudzać wydatki w gospodarce, ponieważ obawiał się, że to, co się stanie na skutek pandemii, to będzie taki keynesowski cykl koniunkturalny, tak? To będzie taka, że tak to powiem, keynesowska recesja, czyli zbyt niski popyt sprawi, że przedsiębiorcy stracą bodziec do produkcji, czyli oczywiście zaczną zwalniać pracowników. No to właśnie w celu pobudzenia tego popytu, to co zrobią, no to właśnie zaczęto, oprócz rozpoczynania różnych programów socjalnych, zaczęto właśnie kreować pieniądz, banki centralne zaczęły wspierać banki komercyjne w celu właśnie kreacji tego pieniądza, żeby następnie on mógł trafić w ręce konsumentów, w ręce przedsiębiorców i żeby te wydatki pobudzić. No tylko, że kiedy właśnie banki centralne i rządy zabrały się za to pobudzanie popytu, to nie wzięli pod uwagę tego, że jak raz bardzo poważnie pobudzą popyt, albo raczej jak raz zaczną pobudzać popyt, to potem bardzo ciężko będzie ten popyt już zahamować. Tak? Więc tutaj ważna jest ta kwestia, że powstał nowy pieniądz, a drugi jest taki, że ten pieniądz przez bardzo długi czas po prostu był wydawany na konsumpcję i stąd po prostu bierze się obecna inflacja. Znaczy ja myślę, jeszcze do tego można by dodać taką rzecz a propos podaży pieniądza, że jeśli byśmy chcieli rozliczyć banki centralne z błędów dotyczących prognoz inflacyjnych, to jedną ze zmiennych, która dobrze tłumaczy te popełnione błędy, jest właśnie jeden z agregatów podaży pieniądza. To znaczy, który jest lepszy, to pewnie zaraz sobie porozmawiamy, natomiast jeszcze raz, żebym został dobrze zrozumiały. Jak sobie popatrzymy na prognozy inflacyjne sprzed 2 lat banków centralnych na całym świecie, to wszystkie praktycznie banki centralne się pomyliły w tych prognozach i zakres tego błędu jest dobrze tłumaczony tym, jak nadmiernie przyrosła podaż pieniądza. Miesiąc albo 2 miesiące temu, już w tym roku, ukazał się taki krótki dokument BIS, czyli Bank for International Settlements, w którym dosłownie na kilku stronach jest przeprowadzona taka analiza, bardzo ładnie pokazująca, że te błędy w prognozach ładnie się korelują z nadmiernymi przyrostami w podaży pieniądza. Można więc powiedzieć, że to dodatkowo wzmacnia argument ten, o którym mówił przed chwilą Arek, że ta zaskakująca inflacja, nadmierna inflacja w skali ostatnich 20 lat, zależy o którym kraju oczywiście mówimy, każdy ma swoje rekordy w innym momencie. Ta nadmierna inflacja jest dobrze tłumaczona tymże nadmiernym rekordowym przyrostem, który, podkreślmy, jest rzeczywiście rekordowy i to zauważali też niektórzy mainstreamowi ekonomiści, na przykład Larry Summers, tak przecież miał debatę z Krugmanem. Krugman, nawiązując do tego, co Arek mówił, że po 2008 roku na przykład też mieliśmy agresywną politykę pieniężną. Tak, ale ona i tak zderzała się z poważnymi siłami deflacyjnymi w systemie i w gruncie rzeczy, mimo że baza monetarna sobie wzrosła tam rekordowo, to nie ma znaczenia, dlatego że szeroka podaż pieniądza nie przyrosła. No i Krugman, mówiący jakiś czas temu, 1,5 czy 2 lata temu, już nie pamiętam, że wysokiej inflacji nie będzie, bo zwiększamy podaż pieniądza, ale przecież zwiększaliśmy w 2008 roku i nie doszło do wysokiej inflacji rekordowej, to skupiał się tylko na tej interwencji przez bazę monetarną. Natomiast no, Summers rozsądnie odpowiadał, że zwraca uwagę, no, że to nie jest ten sam przypadek, tak? Bo to nie chodzi o to, czy przyrasta baza monetarna, tylko szerszy agregat pieniądza i jak na niego spojrzymy, to on jest rzeczywiście rekordowy, zdecydowanie bije na głowę to, co się działo na początku XXI wieku, jeszcze za czasów Greenspana, który reagował na bańkę internetową i zdecydowanie bardziej na to, niż na to, co się działo za czasów Bernankego w trakcie tej wielkiej finansowej recesji sprzed 15 lat. Także to trzeba mieć na względzie, kiedy rozmawiamy o polityce pieniężnej, czy ona jest restrykcyjna, czy nie jest restrykcyjna, to zawsze należy patrzeć szerzej. Z jednej strony na narzędzia, które stosuje sam bank centralny, ale z drugiej strony też, jak efektywnie udaje się tą restrykcyjną bądź nierestrykcyjną politykę pieniężną wprowadzać. To trzeba mieć na względzie, zwraca uwagę na to przecież Milton Friedman, na przykład gdy mówił o analizie gospodarki japońskiej, że to, czy dana polityka jest inflacyjna, deflacyjna, czy on nie do końca dobrze opisał przypadek japoński, ale zwraca uwagę na to, że trzeba być ostrożnym w stwierdzaniu, czy jakaś polityka jest restrykcyjna, czy nie jest restrykcyjna i tu mamy dokładnie do czynienia z tym samym przypadkiem. No, czy w takim razie Milton Friedman może za grubu śmiać się na całą współczesną profesję ekonomiczną jako tę, która zapomniała o
równaniu wymiany i o tym, że banki centralne powinny może nie tylko mieć bezpośredni cel inflacyjny, ale także do pewnego stopnia targetować przyrosty podaży pieniądza? No na pewno Friedman powiedziałby, gdyby żył, to by powiedział na 100%, a nie mówiłem. To można absolutnie mieć pewność, że gdyby miał skomentować te błędy i zakres prowadzonej polityki pieniężnej to i tego, że nagle pojawiła się inflacja, to z pewnością by powiedział, a nie mówiłem, bo on zawsze podkreślał rolę podaży pieniądza, nawet w ostatnich latach życia, kiedy zwracał uwagę na to, że być może nie jest to dobry pomysł, żeby targetować podaż pieniądza, to jednak cały czas zwracał uwagę na to, że ten element pieniężny jest zawsze kluczowy w systematycznych, wyraźnych, długotrwałych wzrostach cen. No, niestety jest to rzecz, która została całkowicie zdeprecjonowana przez banki centralne, chociaż nie powiem, że nie miały banki centralne jakichś argumentów, żeby to zrobić. No, tutaj badania jasno pokazują, że o ile w krótkim terminie ta zależność, czy przy niskiej inflacji, czy przy niskich tutaj zmianach w podaży pieniądza, ta zależność może nie funkcjonować, o tyle przy szybszym wzroście podaży pieniądza, czy w długim terminie ilościowa teoria pieniądza jak najbardziej działa. No i tutaj w nawiązaniu też do tego właśnie, o czym Mateusz mówił, no w Polsce gdzieś podaż pieniądza wzrosła około o 1/3, jeśli dobrze pamiętam, więc to rzeczywiście był bardzo duży wzrost. Natomiast i to, co tu jeszcze chciałbym dopowiedzieć na temat szerokiej podaży pieniądza, to, że gdy był globalny kryzys finansowy z lat 2007-2009, no to była taka sytuacja, że sektor finansowy był w tarapatach, było delewarowanie, więc to jest to, o czym mówił Mateusz, że tutaj ta agresywna, luźna polityka monetarna zderzała się z tymi czynnikami deflacyjnymi. Natomiast w tym kryzysie pandemicznym sektor finansowy był relatywnie w dobrej kondycji. Nie wiemy, jak to się rozwinie dalej, bo tutaj widzimy pewne problemy banków w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie do tej pory sektor finansowy był w dobrej kondycji. Ja też jeszcze, jeśli chodzi o te kwestie przyrostu podaży pieniądza i aspektu cenotwórczego, to jeszcze może powiem dwa słowa o tym, jak to wygląda mniej więcej w literaturze ekonomicznej, bo w literaturze ekonomicznej to jest coś, co się pojawiło w wykładzie noblowskim Roberta Lukasa. Generalnie teza, że długookresowo znaczące przyrosty podaży pieniądza wiążą się ze wzrostami finalnego poziomu cen, to jest teza, to jest jedna z najmocniejszych, najbardziej utrwalonych tez w teorii makroekonomii. W teorii makroekonomii jest masę rzeczy i większość rzeczy to są takie rzeczy, co do których się ekonomiści nawzajem nie zgadzają i się kłócą. Natomiast jeśli możemy wskazać coś, co ma w miarę szeroką akceptowalność, to jest właśnie teza, że długookresowo znacząco i wysokie przyrosty w podaży pieniądza powodują inflację, szczególnie jeśli mówimy o wejściu w inflację, tak jak powiedział Arek, od pewnego poziomu, przynajmniej no, 10-12% to jest, myślę, absolutnie taki punkt graniczny, co do którego trzeba się zgodzić, ale są też analizy pokazujące, że ten punkt graniczny nawet jest przy 4-5%. Ale jak jest 10-12%, no to na pewno mówimy o tym, że podaż pieniądza coś tam musiała mieć wspólnego, a jak jest hiperinflacja, to szczególnie, chociaż jest grupka egzotycznych ekonomistów, którzy uparcie twierdzą, że nawet hiperinflacja nie ma związku ze zwiększaniem podaży pieniądza, ale powiedzmy to temat na inną dyskusję. Natomiast właśnie przy tych wysokich poziomach inflacji i odpowiednio wysokich przyrostach podaży pieniądza, kiedy dochodzimy do inflacji 10-12%, to zdecydowanie ta zależność jest ewidentna. To się pojawiło w Noblu Roberta Lukasa i to generalnie jest akceptowane, więc można sobie zadać pytanie, no to dlaczego to zaczęto ignorować? Dlaczego zmarginalizowano kwestię podaży pieniądza? Ano właśnie zmarginalizowano dlatego, że przez ostatnie 20 lat i też w wielu krajach wcześniej żyliśmy w okresie inflacji, która była kilkuprocentowa. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 może, gdzie ta korelacja jest zdecydowanie słabsza. To też możemy sobie wyjaśnić kiedyś tam, dlaczego tak się dzieje. No ale to był powód między innymi oprócz tego, że trudno jest targetować podaż pieniądza i takie różne tam inne historie. Natomiast jeden z powodów był taki, że po prostu uśpiono czujność w aspekcie podaży pieniądza, no bo żyło się w długim czasie w takich poziomach inflacji, w których ta zależność nie wychodzi empirycznie i się nie operacjonizuje ładnie w modelu, albo operacjonizuje się gorzej.
W związku z tym zapomniano o tej zmiennej, tylko że w momencie, kiedy doszliśmy do pewnego tego thresholdu, tego poziomu przełamania, gdzie jest odpowiednio wysoki poziom wzrostu podaży pieniądza i odpowiednio wysoki poziom inflacji, to powinniśmy włączyć ten sygnał ostrzegawczy zdecydowanie szybciej. I tak jak mówiłem przed chwilą, gdyby wykorzystano to w prognozach, uwzględniono w prognozach inflacyjnych, zrobiono przynajmniej jakiś raport mniejszości, tak? Zawsze powinien być jakiś raport mniejszości. To jest jedna z takich rzeczy, która czasem się dzieje w organach monetarnych, ale ona się dzieje najczęściej rękami tych członków Federal Open Market Committee pojedynczych albo pojedynczych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej. Mieliśmy przecież takiego jednego przedstawiciela w Radzie Polityki Pieniężnej, który przestrzegał generalnie przed tym, że coś takiego może nadejść. Więc to są raporty mniejszości, raczej takie indywidualne, pojawiające się ze strony samotnych jeźdźców, można powiedzieć, nie natomiast w samych bankach centralnych, w których brakuje takiego raportowania mniejszości, które by się przydało, bo wystarczyłoby je tutaj wprowadzić i mogłoby się okazać, że te prognozy inflacyjne nie byłyby tak chybione, jak się okazały. A to w takim razie, bo wspominałeś też o tym, to na którą tę podaż pieniądza patrzeć? Bo określenie szeroka podaż pieniądza nie jest wyjątkowo precyzyjne. No, myślę, że na wszystkie szerokie, to znaczy na pewno nie ma co patrzeć na M0, czyli to, co, czyli gotówkę i to, co rezerwy banków komercyjnych w banku centralnym, bo to jest rzecz, która jest bardzo wąska i obsługuje bardzo mały zakres transakcji. Myślę, że M1 też jest zbyt wąskie, czyli tylko i wyłącznie depozyty. Ta analiza, o której powiedziałem Lukasa, pokazuje M2 dla... Ta zależność podaży pieniądza od finalnego poziomu, znaczy finalnego poziomu cen od podaży pieniądza, ona jest wykazywana w skali na przykład 100 krajów przez 40 lat, tak? No to są dane powalające wręcz, można powiedzieć. No trudno znaleźć w makroekonomii dane jakieś trafniejsze, solidniejsze. Często na tapecie się pojawiają jakieś zmodyfikowane, augmentowane krzywy Phillipsa, które mają dużo słabsze ugruntowanie empiryczne niż to. Nic nie ma takiego mocnego ugruntowania empirycznego w makroekonomii, a może jak coś ma, to proszę mnie poprawić, ale nie przychodzi mi nic do głowy, co miałoby mocniejsze empiryczne ugruntowanie niż to, że znaczące wzrosty w podaży pieniądza powodują wzrosty inflacji. Ale tam właśnie w tym wykresie Lukasa pojawiało się M2, ale ja bym się nie przywiązywał do jednego konkretnego wskaźnika podaży pieniądza, dlatego że dla każdego okresu historycznego lepszy był każdy indeks, znaczy każdy z tych wskaźników mógł być lepszy dla danego okresu niż inny. To już jest taka rzecz, która wymaga trochę historycznej analizy okoliczności czasu i miejsca. No, M2 pewnie by się dobrze nie stosował przez pierwsze pół wieku XX, tam raczej może M1, zwłaszcza w wieku XIX. Natomiast już po latach 60., 70. to zdecydowanie M2 przynajmniej. No a być może teraz to nawet coś szerzej. Każdy z krajów też ma własny indeks. O ile M1 jest mniej więcej zgodny międzynarodowo, o tyle jakieś wersje M2 albo M2A, albo jakieś wersje M3, w niektórych krajach może być M4, to nie są zunifikowane z tego, co się orientuje, jakoś statystyczne wskaźniki. W związku z tym na wszystkie tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę i zastanawiać się, jeżeli na przykład jeden rośnie dynamicznie, a drugi nie rośnie, albo jeden rośnie, albo drugi spada, no to wtedy można przeprowadzić analizę niezgodności, jakieś takie discordance analysis, czyli zastanowić się, która z tych zmiennych będzie lepiej tłumaczyła to, co zachodzi, więc nie fiksowałbym się z góry na żadnym z takich zdefiniowanych z góry indeksów i nie zakładałbym, że on będzie się sprawdzał na kolejne lata, szczególnie, że my jego zgodność pewnie ocenimy dopiero ex post, tak? Czyli po tym, jak już historia się stanie. I jeśli miałbym strzelić, to pewnie M2 albo M3, tak? Ale to generalnie mogę się podpisać pod tym, co mówił Mateusz. Znaczy ja też się tutaj zgodzę, że nie ma jednego najlepszego miernika podaży pieniądza i to wynika z tego, że kiedy mówimy o inflacji, to my nie mówimy w zasadzie tylko o inflacji tej, która się dzieje tu i teraz, tak? Czyli na przykład o ostatnim odczycie inflacji, ale interesuje nas ścieżka inflacji, czyli to, jak inflacja będzie się jeszcze zachowywać w przyszłości. A to, jak ta inflacja będzie się zachowywać, to ważne jest też nie tylko to, jak się zmienia podaż pieniądza, ale ważne jest jeszcze to, co ludzie robią z pieniądzem, tak? Czyli trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład czy ludzie dany pieniądz oszczędzają, czy może go inwestują, w jakiego rodzaju instrumenty ludzie inwestują, tak? I na przykład tutaj taka ciekawostka. Na przykład w Korei Południowej, tam nawet przy wysokiej dynamice podaży pieniądza, tak? Nawet przy mocnych wzrostach podaży pieniądza M1 albo M2, tam inflacja potrafi być
relatywnie niska, tak? Potrafi być niższa niż w Europie, która ma podobną dynamikę pieniądza. A dlaczego? Ponieważ w Korei Południowej ludzie są bardzo oszczędni, oni bardzo dużo pieniędzy trzymają właśnie na różnych kontach oszczędnościowych, z których mają, nawet jeżeli w każdej chwili mogą wypłacić pieniądze, to nie mogą tego zrobić bezkosztowo. Tak? Koreańczycy jakby popatrzyć sobie właśnie na statystyki monetarne Korei Południowej, to są to kraje bardzo oszczędne. Dlatego też powiedziałbym, że nie ma jednego najlepszego agregatu i najlepiej nawet nie skupiać się tylko i wyłącznie na agregatach, bo sam agregat w zasadzie mówi nam też o tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, tak? Co ewentualnie jeszcze ludzie mogą zrobić z tym pieniądzem i to nam może pomóc stwierdzić, co dalej się będzie działo z inflacją w przyszłości. Tutaj też jest ten problem, że ekonomiści dużo mówią o pieniądzu, a właściwie nie wiedzą do końca, czym ten pieniądz jest i jak go mierzyć. I tu dochodzi ten problem, na który zwracał uwagę Hayek, że są tworzone różnego rodzaju substytuty pieniądza, czy takie pieniądzopodobne instrumenty finansowe, co też może tutaj przyczyniać się do tego, że nie ma co się zafiksowywać na jednej poszczególnej mierze. To już ostatni wątek dotyczący ten podaży pieniądza z mojej strony, bo na przykład M2 w Stanach Zjednoczonych po wyraźnych wzrostach w latach 2020-2021 obecnie zdaje się mniej więcej od roku maleje delikatnie. M1 maleje jeszcze bardziej, tak? M3 zdaje się w Stanach Zjednoczonych nie obliczają. W Polsce M1 maleje od listopada 2021 roku. M2 chyba jeszcze jest na jakimś minimalnym plusie, ale prawie zerowym. To czy skoro jakby te duże wzrosty podaży pieniądza coś nam miały nas ostrzegać przed inflacją, to jakby wyhamowanie drastyczne tych przyrostów lub wręcz ich częściowe cofnięcie, co by nam miało mówić? No to na pewno nam będzie mówić, że to paliwo w formie dodatkowych środków pieniężnych, które mogą być wydane właśnie na dobra i usługi, czyli które by nam pozwoliły dalej finansować jakiś zwiększony popyt, że tutaj to paliwo się już wyczerpało, no ale jeszcze, że tak to ujmę, samochód dalej siłą pędu może jeszcze trochę pojechać, tak? Ale to w takim razie, kiedy widzimy tutaj hamowanie takich dużych agregatów, to, że one same z siebie, tak, to, że nasza analiza jakby sytuacji gospodarczej bieżącej nie powinna się ograniczać tylko i wyłącznie do patrzenia na te duże agregaty, to nie znaczy, że te duże agregaty monetarne nic nam nie mówią. Tak? One nam pokazują właśnie, jak już powiedziałem, że one nam pokazują, jak się zachowuje w takim dużym uogólnieniu pewne paliwo dla finansowania zwiększonego popytu. No i kiedy już ta dynamika nam hamuje, no to możemy się spodziewać, że już za jakiś czas ta inflacja będzie coraz niższa i niższa. No i teraz pojawia się problem, jak zdeterminować to, kiedy ta inflacja zacznie spadać i jak szybko ta inflacja spadać będzie. Na to pytanie niestety odpowiedzi nie mam. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywają czynniki miejsca i czasu. Ale dodałbym, że zwróciłbym uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu inflacja również spada. Więc i na bieżąco obserwujemy to, że faktycznie istnieje. Tak? My po prostu obserwujemy tę zależność między spadkiem szerokiej podaży pieniądza, a także obserwujemy tą zależność między wysokością stóp procentowych a inflacją. No a właśnie widzimy, jak te dwa czynniki stóp procentowej i podaż pieniądza wpływają nam na inflację, którą obserwujemy. Tak, no tutaj są dwa czynniki. Jeden czynnik to są opóźnienia, o których właśnie Przemek wspomniał, że warto pamiętać, że tutaj impulsy monetarne działają z opóźnieniem kilkunastu miesięcy. Dopiero po tym czasie się przekładają tutaj na impulsy cenowe, na gospodarkę. Natomiast druga kwestia, no to też zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast zgodnie z niektórymi teoriami, z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego, takie zahamowanie wzrostu podaży pieniądza może spowodować tutaj recesję czy pęknięcie pewnych baniek, tutaj, które mogły istnieć w gospodarce. Tak? Więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. To opóźnienie w Polsce chyba się szacuje przynajmniej na 4 kwartały, myślę, mówi się. 4 kwartały, 4 do 6 kwartałów. W niektórych krajach to mówi się nawet o 6-8 kwartałach. Dużo też zależy od adaptacji systemu bankowego, bo
w zasadzie system bankowy w pewien sposób usprawnia możliwość dokonywania opłat tą samą liczbą węższej podaży pieniądza, jak gdyby, tak? Jeżeli mamy gospodarkę, tak dwie skrajności wziąć, tak? Czyli mamy gospodarkę taką, w której powiedzmy mamy tylko gotówkę w obiegu, no to tylko gotówka może obsłużyć transakcję, tak? Natomiast jeżeli mamy jakieś instrumenty finansowe pozwalające na finansowanie się, zadłużanie się w większym stopniu, im więcej tych instrumentów mamy i im głębszy jest rynek finansowy, tym jak gdyby ta sama ilość tej bardziej bazowej podaży pieniądza może jak gdyby obsłużyć więcej transakcji, tak obrazowo mówiąc. I rzeczywiście są takie, jest taki jeden systematyczny przegląd dotyczący opóźnienia pieniężnego i wychodzi na to w tym przeglądzie, że im właśnie głębszy i bardziej zaawansowany, rozbudowany rynek finansowy, tym ten efekt pieniężny rozkłada się na dłuższy horyzont czasowy. W Polsce, tak jak powiedziałem, to jest około 4 do 6 kwartałów. Wydaje mi się, teraz nie wiem, bo tych danych nie mam przed sobą, wydaje mi się, że jak to, co Mateusz powiedział, jak się to zaczęły, te zahamowania w listopadzie 21, to by wychodziło na to, że zatrzymanie impulsu pieniężnego powinno wyjść gdzieś tak 4 kwartały później, patrząc tylko i wyłącznie na ten efekt opóźnienia. I wydaje mi się, że w jakimś stopniu to rzeczywiście widać, bo te ostatnie 4-6 miesięcy to jest jakieś tam zauważalne spowolnienie, chociaż ostatnie wieści są trochę bardziej pesymistyczne, ale widać jak gdyby, wydaje mi się, że widać chyba ten efekt było, ale to nie jestem pewien. Ale te ostatnie 2 miesiące wzrostów cen można jeszcze przypisać temu, że wrócił VAT częściowo, który został wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość obniżony. To chciałbym się teraz zapytać o kilka takich elementów, które pojawiają się w wypowiedziach ekonomistów, które dotyczą właśnie tłumaczenia inflacji, tego, dlaczego ona na przykład zostanie z nami dłużej, krócej. Ostatnio w pewnym panelu ekonomistów polskich większość twierdziła, że inflacja nie spadnie w Polsce do celu, zdaje się, przez przynajmniej 4 lata. I jakby jeśli powstają pewne tłumaczenia tego, dlaczego na przykład to miałoby trwać tak długo, to pojawia się kilka elementów. Pierwszy z nich, o który chciałbym się Was zapytać, to oczekiwania inflacyjne. Czy to, jakiej inflacji spodziewają się uczestnicy gospodarki, wpływa na jej poziom? Jeśli tak, to jaką drogą? Ewentualnie jak to połączyć z taką, nie wiem, standardową teorią kształtowania się siły nabywczej pieniądza? Także mamy zasób pieniądza, mamy popyt na pieniądz, interakcję tych dwóch sił, z której ustala się siła nabywcza pieniądza. Gdzie tutaj te oczekiwania wstawić, ewentualnie czy to da się zrobić w ogóle? No, ja myślę, że oczekiwania inflacyjne to muszą być, no ponieważ oczekiwania inflacyjne to nie jest zasób pieniądza, no to jedyne, co nam zostaje, to popyt na pieniądz. I wydaje mi się, że oczekiwania inflacyjne mają swoje mocne miejsce i mają mocne miejsce gdzieś tam w analizach empirycznych, bo ten wpływ jakoś jest tam zauważalny, chociaż różnie się go modeluje, ale też nawet w takim czysto teoretycznym modelu, który możemy sobie zbudować, uproszczonym, no to popyt na pieniądz zależy od oczekiwań inflacyjnych. Jeżeli wyobraźmy sobie taką sytuację, że z jakichś tam innych przyczyn, na przykład podażowych, szoku podażowego albo w wyniku spodziewanego przyrostu podaży pieniądza, załóżmy radykalnego, ludzie zmieniają swoje oczekiwania i zaczynają zmniejszać swój popyt na pieniądz, zaczynają zwiększać swoje wydatkowanie na określone aktywa finansowe i nie tylko. W ten sposób mogą jak gdyby wywoływać adaptacje cenowe. Co więcej, przedsiębiorcy, sprzedawcy, którzy się spodziewają takiej adaptacji, mogą na przykład te ceny już podnieść nawet zanim do takich transakcji dojdzie, więc myślę, że oczekiwania mają swoje dobre, utrwalone miejsce w makroekonomicznych rozważaniach dotyczących inflacji. Natomiast pytanie kluczowe pozostaje, jak bardzo one są. To nie jest do końca dobre określenie, bo zakotwiczenie co innego trochę oznacza, ale jak bardzo są zakotwiczone, osadzone w innych czynnikach i jak bardzo mogą się od nich wyrwać. To znaczy, załóżmy, że są oczekiwania dotyczące tego, że ma nastąpić radykalny przyrost podaży pieniądza albo ma nastąpić jakiś szok podażowy i ludzie zwiększają faktycznie swoje wydatki, zmieniając swoje oczekiwania.
A sami sprzedawcy na przykład zmniejszają swoją tendencję do szybszego sprzedawania aktywów, które mają i zwiększają popyt na aktywa, w związku z tym te ceny są też wyższe niż w innym wypadku. No to przy takiej adaptacji pytanie, jak długo to może trwać, jeśli się okaże, że te oczekiwania były błędne, czyli te czynniki, które poprowadziły do zmiany oczekiwań, okażą się fałszywe, no to wtedy najprawdopodobniej wystąpi ruch w drugą stronę i nietrafione oczekiwania zostaną skorygowane. I to jeszcze prawdopodobnie zanim zostaną skorygowane przez te realne czynniki, to skorygują je nowe, bardziej poprawne oczekiwania. Więc jak gdyby nie widzę problemu w tym, żeby oczekiwania umieścić i jakoś tak osadzić w tych aspektach. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja myślę, że to dobrze widać podczas takich epizodów hiperinflacyjnych, że można to sobie zdefiniować, że jest to tak duża inflacja, która znacząco wpływa na oczekiwania, w tym sensie, że ludzie tracą zaufanie do waluty, tak? I co oczywiście wpływa na popyt na pieniądz. Więc tutaj oczekiwania wydaje mi się, że oczywiście pełnią rolę, no to znaczy czasem w niektórych modelach wydaje mi się, że jest zbyt duży nacisk kładziony na oczekiwania i się pomija czynniki monetarne, no bo oczekiwania muszą mieć jednak pewne osadzenie w rzeczywistości, tak bym to ujął. I rzeczywiście widać chyba, tak, no bo dlaczego na przykład czasem udaje się zahamować hiperinflację czy wysoką inflację, tak? Na czym polega reforma monetarna? No, jej sukces często zasadza się na tym, na ile uczestnicy rynku ufają bankowi centralnemu czy nowej walucie, czy władzom monetarnym, że one będą zdeterminowane w walce z inflacją. Więc wydaje mi się, że taka mało od pewnego czasu jastrzębia postawa niektórych czy większości członków LPP może się jakoś przekładać na to, że inflacja w Polsce jest relatywnie wysoka. A to jest dobry przykład z tą hiperinflacją, bo on z jednej strony to, co powiedziałeś, czyli po reformie walutowej pojawia się oczekiwanie, że nastąpi reforma i nie będzie dalszych wzrostów, ale też przed tą reformą jest taki totalny spadek zaufania, tak, zanim zostanie podjęta ta decyzja, bo ceny potrafią rosnąć nawet szybciej niż tempo przyrostów podaży pieniądza przy hiperinflacji. W sensie tam potrafi być też takie rozchwianie, prawda, że no teraz to już tego pieniądza to już nikt nie chce, to już jak gorący ziemniak jest traktowany, przerzucany z jednego miejsca na drugie, mało kto chce trzymać gotówkę, chce się jej jak najszybciej pozbyć. No i to jak gdyby skutkuje też tym, że ta hiperinflacja może być wyższa niż tempo przyrostu. Nie? To może jeszcze utrudnię wam nieco zadanie, bo jakby ten element także na przykład w hiperinflacji, nawet także tak powiem, jak Mises analizował niemiecką hiperinflację po I wojnie światowej, także najpierw pomimo przyrostu liczby marek i tak jakby Niemcy wierzyli w walutę, więc przyrosty podaży pieniądza nie przekładały się długo na gwałtowne wzrosty cen, ale w miarę jak się ta inflacja jednak rozpędzała, no to w końcu był taki punkt przegięcia, że stracili wiarę w walutę i była ucieczka od pieniądza i w takich ekstremalnych przypadkach to rozumiem, ale czy na przykład jeśli ludzie oczekują powiedzmy 5% inflacji, czy to automatycznie oznacza spadek popytu na pieniądz, czy też jakby jest to cały czas taki poziom akceptowalny, że popyt na pieniądz rośnie, bo ludzie wiedzą o tej wyższej inflacji, będą chcieli mieć wyższe saldo gotówkowe względem innych swoich dóbr i usług, które posiadają, chcą nabywać. To znaczy ja myślę, że odpowiedź będzie jak zawsze, jak prognoza pogody za 3 miesiące. To zależy. Natomiast jedną rzecz, jaką możemy sobie zrobić, to możemy sobie zrobić ex post. Czyli wziąć dochód nominalny, wziąć PKB nominalne, nierealne, czyli nie żadne tam skorygowane jakieś wskaźniki inflacji, ale PKB nominalne i podzielić to przez podaż pieniądza, którą nas interesuje, przez jeden z tych indeksów, na przykład M2. I jeżeli sobie to podzielimy i popatrzymy, że stosunek PKB nominalnego do M2 był taki miesiąc temu, a taki był 3 miesiące temu, a taki był 6 miesięcy temu, a taki był rok temu, no to będzie to wyrażać w jakimś sensie tą szybkość obiegu, czyli oczekiwania inflacyjne. I zmienność ewentualną tego. Ale tutaj jakby w odwrotną stronę, tak? Im mniejsza szybkość obiegu, tym wyższy popyt na pieniądz, tak? Tak. Przemku, czy coś w tym względzie byś chciał dodać? No, nie zgodzić się?
no spodziewają się ludzie wyższej inflacji, ale dopiero w przyszłości, no to ja raczej bym powiedział, ja raczej byśmy zgodził z taką standardową analizą, że to prędzej ludzie właśnie zamiast gromadzić pieniądz na później, to raczej by woleli przynajmniej część wydatków, które spodziewają się, że muszą ponieść w przyszłości, to raczej będą woleli je, to woleliby już te wydatki ponieść, no po prostu już teraz, tak? Bo wiedzą, że to nam zdrożeje, no to co na pewno będę musiał zrobić w przyszłości, to może to te pieniądze może już wydam teraz, więc myślę, że... Więc taki przypadek wydaje mi się raczej mało wiarygodny. Chociaż oczywiście, no niestety problem z oczekiwaniami jest taki, że tak naprawdę w zasadzie nie mamy jakiejś takiej dobrej teorii mówiącej nam o tym, jak oczekiwania się kształtują, jak długo te oczekiwania się utrzymują. I w zasadzie, jeżeli popatrzymy sobie do różnych modeli makroekonomicznych, popatrzymy sobie do hybrydowej nowokeynesowskiej krzywej Phillipsa, czy do innych tam pojęć, czy też narzędzi makroekonomicznych, to zauważymy, że tam często wykorzystuje się pojęcia, często tam się umieszcza jakoś oczekiwania, ale zawsze no, to, jak te oczekiwania funkcjonują w ramach danego modelu, to często są takie założenia przyjmowane, powiedziałbym, ad hoc. Są to pewne, że tak to bym powiedział, zdroworozsądkowe albo chłopsko-rozumowe pojmowanie danego ekonomisty, jak według niego funkcjonują pewne oczekiwania. Ale dodałbym jeszcze, że co do jeszcze oczekiwań, to powiedziałbym jeszcze taką rzecz. Wydaje mi się, że oczekiwania, że jeśli chodzi o zależność między oczekiwaniami a inflacją, to wydaje mi się, że przede wszystkim te oczekiwania odgrywają większą rolę, kiedy inflację mamy stosunkowo niską, natomiast już odgrywają moim zdaniem trochę mniejszą rolę, tak? Więc tutaj trochę wrócę do tego pierwotnego pytania, oczekiwania, które zadał Mateusz. Natomiast kiedy już ta inflacja jest trochę wyższa, tak jak to miało miejsce właśnie w ostatnich latach, to moim zdaniem już tutaj ważniejsze są po prostu inne czynniki, tak? Bo ludzie mogą na przykład spodziewać się, że inflacja będzie wynosić 20, 30, 40%. Także oni mogą chcieć w odpowiedzi na to, ok, to ja już teraz będę wydawał pieniądze, no tylko, że jeśli nie zaistnieją odpowiednie warunki, żeby ludzie mogli te pieniądze wcześniej wydać, tak? Czyli nie wzrośnie po prostu podaż pieniądze, nie wzrosną wcześniej ich dochody, no to też po prostu ludzie nie będą mieli możliwości wydać odpowiednio więcej tych pieniędzy w odpowiedzi na oczekiwany wzrost inflacji w przyszłości. A z tego powodu również nie wzrosną odpowiednio przychody, dochody, zyski przedsiębiorców. Tak? Dlatego też uważam, że kiedy mamy do czynienia z jakimiś takimi wyższymi poziomami inflacji jak teraz, to wydaje mi się, że teraz w tym momencie część członków RPP, która zwraca bardzo dużo uwagi na oczekiwania, to myślę, że tutaj mogą trochę przeceniać samą rolę oczekiwań. Jeszcze jakieś komentarze co do oczekiwań? Ja mogę dodać tutaj taki cytat z Alana Greenspana, że on kiedyś definiował stabilność cen jako taką sytuację, kiedy spodziewane zmiany właśnie, czy oczekiwania ludzi nie wpływają na ich decyzje, tak? Kiedy inflacja nie wpływa na zachowania ludzi, więc tak się zastanawiam, na ile to pokazuje, że właśnie oczekiwania odgrywają rolę, a na ile właśnie przeciwnie. A na ile są efektem zdarzeń? Dla mnie ekstremalnym przykładem wywyższania oczekiwań jest to, co powiedział kiedyś James Bullard, taki jeden z przedstawicieli Fedu, że inflacja dzisiejsza jest tylko i wyłącznie rezultatem oczekiwań co do przyszłej inflacji. Taka konstrukcja. Że dzisiejsza inflacja zależy od tego, jakie są oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji. I tyle. Także, że tylko oczekiwania dzisiejsze dotyczące przyszłej inflacji. Jak się zastanowić nad tym, jaki to jest wąż zjadający własny ogon, tak? I wręcz no, poprowadzone do skrajności to rozumowanie jest wręcz absurdalne, bo wystarczyłoby ludzi przekonać o tym, że inflacja za jakiś czas nie będzie wysoka, jakoś odurzyć wszystkich, całe społeczeństwo i ta inflacja spadnie od razu, tak? Więc myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia trochę z taką sytuacją, w której się przeszacowuje ten wpływ oczekiwań. Drugim takim elementem, który czasami widzę w wypowiedziach ekonomistów, o który chciałbym się was zapytać, jest lepkość inflacji, czy uporczywość inflacji, bo jakby to, że w makroekonomii mówi się, że generalnie ceny są lepkie, czyli że jest problem na przykład z tym, żeby obniżyć płace pracowników, no to jakby to istnieje od dawna. Oczywiście są co do tego pewne spory, na ile jest to ważny czynnik, na ile jest to zależne od innych instytucji, etc., etc., ale jakby
to nie jest żadne nowum. Natomiast teraz pojawiają się głosy o tym, że na przykład inflacja w sektorze usług właśnie jest lepka, więc w tym sensie, że tempo przyrostu cen usług ma być jakieś trudne do obniżenia. Czy na taki konstrukt jest miejsce w teorii pieniądza? Ja bym tutaj tak powiedział, że raczej ceny są no właśnie sztywne w dół, ewentualnie można jakoś tam argumentować ze względu na długoterminowe kontrakty, choć to też jest trochę bardziej złożona kwestia, natomiast tutaj ten argument o uporczywości inflacji to nie jestem do końca przekonany. Doświadczenia zarządu walutowego tak zwanego, czyli currency board, są takie, że tą uporczywą inflację trzycyfrową można zbić w rok, dwa lata praktycznie do jednocyfrowej. Jak popatrzymy na Argentynę, lata 90., Bułgarię, to nagle gwałtowne urwanie, przecięcie tego schematu proinflacyjnej polityki pieniężnej może doprowadzić do tego, że ta uporczywa inflacja kończy jak balonik przebity po prostu igłą, dosłownie. Jeżeli chodzi tutaj o jakąś lepkość inflacji, wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy, jest takie, że można by to jeszcze tłumaczyć po prostu efektami Cantillona, czy też tym, że ceny dostosowują się w gospodarce sekwencyjnie. Tak? No bo zwykle nowy pieniądz jest wtłaczany do gospodarki w jakimś punkcie, tak? Czyli że gdzieś konkretnie rosną nam saldo gotówkowe i następnie pieniądz jest wydawany. No to oczywiście, tak? Konkretne osoby wydają pieniądz na konkretne dobra, w odpowiedzi na to rosną przychody i dochody konkretnych osób i potem dopiero to tam się rozchodzi stopniowo i jest wydawane na kolejne dobra. To raczej zamiast tworzyć jakieś, czy też wprowadzać koncepty na przykład lepkości cen, czy też na przykład lepkości inflacji, uporczywości inflacji, to myślę, że to by było lepszym wytłumaczeniem tego, czemu inflacja nawet po ustaniu na przykład wzrostu podaży pieniądza, czemu ona jeszcze jakiś czas trwa. A przy okazji jest to też bardziej spójne z ogólną teorią ekonomii, tak? Bo mamy tutaj pewne pojęcie, które funkcjonuje od dawna, które wykorzystujemy, które bierzemy pod uwagę w naszych analizach i nie musimy wprowadzać tutaj jakichś nowych dodatkowych pojęć, pod którymi nie do końca wiemy, co się kryje, jak właśnie na przykład lepkość inflacji czy lepkość cen. Czyli po prostu byś to opóźnieniem nazwał, tak? Bo to są opóźnienia cenowe, znaczy, to co mówiliśmy inaczej, przed chwilą, tak? Znaczy, no może być opóźnienie, ale chodzi mi o to, że no, to opóźnienie po prostu wynika, po prostu tłumaczymy, z czego to wynika. I to możemy po prostu tłumaczyć na podstawie efektów Cantillona, że no, pieniądz się rozchodzi stopniowo, także, a nie jest tak, że natychmiastowo wszystkie ceny w gospodarce się dostosowuje. No, czyli opóźnienie impulsu pieniężnego. Opóźnienie impulsu. Tak? Ale jakby no tak, międzysektorowe, tak? Tak, ale po prostu wskazujemy jego źródło, tak? I jak funkcjonuje to opóźnienie, a nie po prostu mówimy, że o, impuls monetarny ma opóźnienie i problem rozwiązany, a czemu tak jest, a tu się nie interesujemy. Tak, tak zauważyliśmy, że funkcjonuje. Tylko o to mi chodzi. Znaczy, no, wydaje mi się to też, jak o tym myślałem, dlaczego na przykład z badań może wychodzić, że wychodziłoby, że inflacja w usługach pojawia się najpóźniej i trwa powiedzmy najdłużej, no to chyba właśnie kreacja pieniądza to głównie właśnie na przykład rynek kredytów hipotecznych, czy nie wiem, jakieś duże kredyty dla firm przemysłowych, a rzadziej to dotyczy, nie wiem, wielkiego programu, nie wiem, Fryzjer Plus, czy coś w tym rodzaju. Także raczej te usługi mogą być często właśnie na końcu tego całego łańcucha przekazywania pieniądza, więc do podobnej myśli doszedłem jak Przemek, kiedy o tym moim pytaniu myślałem. Tak, no tutaj z usługami może dochodzić ten czynnik, że początkowo ze względu na pandemię jakby ten sektor usług był zamknięty ze względu na lockdown i widzieliśmy znaczny wzrost popytu na towary. No i po pewnym czasie widzimy jakby powrót do tej starej struktury, więc ta inflacja może rzeczywiście w usługach z pewnym opóźnieniem się pojawiać. Ale nie trzeba do tego tworzyć nowych takich dziwnych pojęć. No. A w takim razie co z inflacją bazową? Bo jeśli na przykład pojawiły się dane o tym, że nie wiem, spada CPI w Stanach, czy nie wiem, czy w strefie euro, czy nawet w niektórych miesiącach w Polsce, no to zaraz jest zaznaczenie, ale inflacja bazowa cały czas rośnie, co wskazuje, że inflacja będzie uporczywa. Czy to jest prawidłowe rozumowanie?
Nie wiem czemu tak ma. Szczerze mówiąc, osobiście nie rozumiem, dlaczego akurat wskaźnikiem tej długookresowej inflacji ma być właśnie inflacja bazowa, tak? Bo jeżeli sobie, no bo jeżeli sobie porównujemy różne, tak, weźmiemy sobie różne mierniki inflacji, no to tam po prostu mamy różne koszyki. No to w tym momencie, jeżeli będziemy sobie porównywać po prostu, to jeżeli będziemy sobie porównywać te różne mierniki inflacji i patrzeć, jak zmieniają się ceny poszczególnych rodzajów dóbr w ramach tych poszczególnych miernikach inflacji, no to co będziemy po prostu widzieć, to będziemy też mieć mniej więcej obraz tego, jak zmieniają się ceny relatywne w gospodarce. Ale dlaczego akurat te ceny, które wchodzą w skład w inflacji bazowej, mamy uznawać jako te ceny, które wskazują nam, jaka będzie trajektoria inflacji w przyszłości, to szczerze mówiąc nie widziałem dobrego uzasadnienia, takiego, które by mnie zadowalało. No to znaczy uzasadnienie często podawane jest takie, że tutaj na ceny energii czy ceny żywności polityka monetarna ma nie mieć wpływu, bo one mają kształtować się tutaj z innych przyczyn, tak niezależnie, bo ze względu na pogodę, czy spekulantów, którzy handlują kontraktami terminowymi na ropę naftową, czy jakieś wojny, zawirowania, tak? To jest tego typu tłumaczenie, ale też jakby warto pamiętać, że historia jakby inflacji bazowej jest taka, że w latach 70. była wysoka inflacja w Stanach Zjednoczonych i ówczesny przewodniczący Burns właśnie nie chciał do końca przyznać, że polityka monetarna ma coś z tym wspólnego, więc najpierw stwierdził, że trzeba właśnie wyłączyć ceny ropy naftowej, bo to przecież ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie i embargo i politykę OPEC. Ale później i to zrobiono, ale później patrzyli w Fedzie, że jednak inflacja wciąż rośnie. No to, to może wyłączymy ceny żywności, bo przecież była niekorzystna pogoda i to spowodowało, że ceny żywności wzrosły. No i wyłączono też ceny żywności. Ale inflacja wciąż rosła, więc tam później wyłączali tam kolejne kategorie i kolejne jakby mierniki powstały, więc i dopiero po którejś takiej iteracji stwierdzono, że jednak jest inflacja w Stanach Zjednoczonych i że jest to problem. Tak? Więc to myślę, że tu nie ma nic takiego, no to jest pewien arbitralny wskaźnik. Tak? Tutaj nie ma nic magicznego w inflacji bazowej. O. Znaczy jedno, do czego może się ewentualnie przydawać jako nie substytut, ale indeks komplementarny, to fakt, że może wygładzać trend trochę, tak? Żeby pokazać, że następuje to wygładzenie, ale od razu powiem, że wcale nie zawsze to wygładzenie ma miejsce. To też Bullard zwracał na to uwagę, że wcale nie jest tak, że zawsze w 100% inflacja bazowa jest mniej nerwowa, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o wahania, niż ta inflacja szersza. Tak? Więc to też, z tym też trzeba być ostrożnym. No właśnie, to bym jeszcze tutaj dodał odnośnie cen energii. Tutaj na przykład wyłączono ceny energii, bo one mają być determinowane przez inne czynniki niż tam popyt, podaż i czynniki inflacjogenne. Z drugiej strony tutaj jest to, że inflacja bazowa wcale nie musi być niezmienna od inflacji standardowej. Bo na przykład można by też zwrócić uwagę na to, że energia jest wykorzystywana do wszystkiego. To czemu by właśnie na przykład... To na przykład można by podać taki kontrargument, to czemu właściwie, jeżeli chcemy prognozować przyszłą inflację, to czemu nie powinniśmy patrzeć właśnie na ceny energii? No bo cokolwiek robimy tak naprawdę w dzisiejszym świecie, to wykorzystujemy do tego energię i kiedy nam ceny energii zaczynają na przykład spadać albo rosnąć, to prawdopodobnie jest właśnie pod wpływem zwiększonego popytu ogółem w gospodarce. No i dlatego właśnie to, co powinniśmy zrobić, to my nie powinniśmy wyłączać cen energii z naszego koszyka inflacyjnego, jeżeli chcemy wiedzieć, jaka będzie trajektoria cen w przyszłości, a raczej wręcz przeciwnie. Tym bardziej powinniśmy patrzeć na ceny energii elektrycznej, więc widzę nawet argumenty przeciwko temu, żeby uznawać inflację bazową za ten wskaźnik inflacji, lepiej nam mówiący o tym, jaka będzie inflacja w przyszłości. O. A to jeszcze tylko mi się takie pytanie nasunęło, czy generalnie w ogóle patrzenie na CPI jest ok, czy właśnie powinniśmy też wziąć pod uwagę ceny wszelkiego rodzaju dóbr produkcyjnych, tak, czyli bardziej na przykład deflator chyba z tych liczonych, albo coś jeszcze szerszego. Co na przykład, gdybyśmy mieli doradzać bankom centralnym, co robić, żeby
taka kolejna niespodzianka się nie zdarzyła, to czy na przykład w tę stronę powinny pójść także banki centralne? Tak, to jest dobre pytanie i wydaje mi się, że tutaj są argumenty, aby patrzeć także na inne wskaźniki, czy na ceny dóbr przemysłowych, czy może też właśnie na ceny aktywów. Tak, więc na pewno warto pamiętać, że CPI nie uwzględnia wszystkich dóbr i usług w gospodarce, w wyniku czego może nie należycie uwzględniać wszystkich, czy w całości impulsów monetarnych, czy inflacji monetarnej. Mi się przypomina taki tekst Miszkina chyba, z tego co pamiętam. Czy banki centralne powinny zwracać uwagę na ceny aktywów? I timing tego artykułu był genialny, bo chyba był w 2007 roku opublikowany, z tego co pamiętam. Bo odpowiedź była, że nie. Więc od tego czasu troszeczkę zmieniono podejście. Kojarzy się to z tym fisherowskim, tą już fisherowską prognozą Irvinga Fishera, że z 29 roku, że ceny aktywów wydają się niedowartościowane i teraz już będą tylko w górę lecieć. Nie, on powiedział, że chyba zdają, tak, osiągnęły trwały płaskowyż. Tak. Znaczy trwały płaskowyż, w zasadzie w sumie tak, macie rację, słynniejsze jest to z tym plato, płaskowyżem, ale on tam miał chyba z 3 wypowiedzi w ciągu tego roku i zdaje się, że po tej pierwszej korekcie chyba coś powiedział, że już od teraz się zaczną wzrosty. No zresztą postawił pieniądze tam, gdzie jego język się mówi, tak, po angielsku, tak, czyli włożył pieniądze ten, bo stracił mnóstwo pieniędzy i wielkim dłużnikiem został w trakcie wielkiego kryzysu. Ale także nawiązując do tego, myślę, że generalnie odpowiedź jest taka, że każda poszerzona analiza o jakiekolwiek inne indeksy cenowe zawsze może coś wnieść, raczej nie wniesie szumu w tym znaczeniu, że nam tak zamuli analizę, że będzie nieprzydatna, tylko zawsze dostarczy jakichś dodatkowych informacji, które mogą być znaczące. Jeśli chodzi o samą inflację, tak, to może ja tutaj może jakby odpowiem trochę nie na to pytanie, ale jeśli chodzi na przykład... Ja też mogę sobie zadać pytanie jakieś inne i na nie odpowiedzieć, jak już tak... Nie, bo na jakie ceny powinno się zwracać uwagę? No, biorąc pod uwagę, że mierniki inflacji jednak pokazują nam już to, co się dokonało, a zawsze przede wszystkim chodzi nam o to, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości, tak? To myślę, że tutaj jednak warto jest przede wszystkim patrzeć na popyt i oprócz miar właśnie tego, jak się ceny zmieniały historycznie, to też warto sobie popatrzeć na to, jak historycznie zmieniał się popyt nominalny, czyli można tutaj na przykład popatrzeć na nominalny PKB. No to oczywiście, tak, a jeśli już chodzi o same wskaźniki inflacyjne, no to w zasadzie moja odpowiedź będzie taka sama jak przy podaży pieniądza. Tak? No, tak jak nie ma jednego najlepszego miernika podaży pieniądza, no to tak samo nie ma jednego najlepszego miernika inflacji. Dlatego najlepiej jest patrzeć na różny zakres tych mierników inflacji. Czyli dobrze jest brać mimo wszystko pod uwagę inflację bazową, dobrze jest brać standardowe CPI, jak i też na przykład można sobie wziąć czynnik inflacji, w którym na przykład większą wagę przypisuje się tym dobrom, które są szczególnie wrażliwe na zmiany koniunktury. Ale to już, to po które sięgamy, to niestety tutaj znowu trzeba się odwołać do pewnych czynników miejsca i czasu. To jeszcze ostatnie pytanie z tej serii. A może czas na pytania sali? To jeszcze właśnie jedno krótkie i myślę, że zdążymy tak zrobić, bo kiedy inflacja się zaczynała w Polsce, to było dużo mówione o tym, że ona jest importowana z zagranicy. Teraz jakby jest ewentualnie nadzieja na to, że poniekąd dezinflacja będzie importowana z zagranicy. Czy taki mechanizm importowania inflacji, dezinflacji, deflacji istnieje? Ja myślę, że w jakimś zakresie tak. Po stronie, znaczy ceny są zależne zawsze od czynników i pieniężnych, i realnych. No i jeżeli obetnie się dostęp jakiemuś krajowi, taki ekstremalny przypadek sobie wyobraźmy, tak? Jeżeli jakiś kraj na przykład będzie mieć odcięty dostęp w ogóle do jakiegokolwiek importu, no to pytanie, czy to się odbije na produktywności tego kraju? No zdecydowanie tak, więc będzie wystąpił jakiś szok podażowy, pewnie też spadek PKB przy okazji. No i też dojdzie do tego, że realnie ceny wzrosną, więc jak gdyby nie widzę przeszkód, żeby taki efekt do pewnego stopnia importowania inflacji wystąpił. Zgodny jest też zresztą w jakimś zakresie z teorią wyceny, tak, mówiącą o tym, że
no produktywne, szczególnie produktywne czynniki, ich wartość tam krańcowa jest decydująca o kształtowaniu się cen. No jeżeli zmniejszamy zasób takich czynników produkcji, no to jakoś to się odbija na ich marginalnym wkładzie również w produkcję, więc też może wywoływać jakieś presje na wzrosty cen. Oczywiście pytanie, jakimi kanałami, jak to potem ma się i z realną produkcją, tak jak powiedziałem, i też z realnym kursem walutowym, bo może być tak po prostu, że PKB w krajowej walucie wcale niekoniecznie spadnie, natomiast już jak zaczniemy wliczać realnie PKB w innych walutach, to okaże się, że jednak PKB też spadło w takim scenariuszu, więc jak gdyby to jest pytanie osobne. Natomiast taki efekt realnego, znaczy odcięcia od realnych zasobów, myślę, że jak najbardziej może wystąpić. No i to jest do pewnego stopnia też ta inflacja w ostatnim czasie, o ile ona w dużej mierze jest determinowana, tak jak mówiliśmy, przyrostami w podaży pieniądza, no ale trudno abstrahować od tego, że jednak te interwencje covidowe, lockdownowe wywołały jednak z paromiesięcznym opóźnieniem pewne problemy po realnej stronie produkcji, które odbijały się na rzeczywistych cenach, niekoniecznie wszystkich, ale jednak w sektorze przemysłowym to piętno zostało zdecydowanie odciśnięte do tego stopnia, że ta realna produkcja, jeśli dobrze pamiętam, wróciła do poziomów w krajach OECD chyba dopiero rok temu, chyba tak, w styczniu 2022 roku. To proszę mnie poprawić, mogę się kompletnie mylić, ale tak mi się wydaje, że była taka inercja, taka histereza, to opóźnienie produkcyjne w dostosowaniu po już zdjęciu tego jarzma lockdownu. Tak, no ja mogę dodać, że tutaj mamy właściwie jedną globalną strukturę produkcji, więc takie impulsy monetarne zachodzące w jednym kraju mogą poprzez różne kanały, czy to poprzez handlowe, czy przepływy kapitału, czy poprzez kanał stopy procentowej, no tutaj wpływać także na to, co się dzieje w innych gospodarkach, czy poprzez kanał walutowy, kanał ryzyka. Natomiast z drugiej strony bardzo często krajowe władze monetarne tutaj próbują rzucić odpowiedzialność na czynniki zewnętrzne i w tym kontekście bym oponował i jednak tutaj zwracał uwagę, że to, co się dzieje z krajową podażą pieniądza, ma jak najbardziej znaczenie, więc to nie jest tak, że tutaj, że na przykład inflacja w Polsce wynika wyłącznie z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych albo co wyczynia Putin, tak? Wystarczy zrobić analizę niezgodności. Wszystkie kraje przecież korzystają z międzynarodowych rynków energii, wszystkie kraje korzystają z międzynarodowych rynków żywności. Natomiast wcale nie we wszystkich krajach są takie same poziomy inflacji, więc wystarczy tylko zrobić taką analizę różnic. W jednym kraju jest większa, w innym jest mniejsza i wtedy szybko się okazuje, że jednak to nie ta importowana odpowiada za te rekordowe poziomy, mimo że może w jakimś stopniu się do tego przyczyniać, tak? Czy macie Państwo jakieś pytania do naszych panelistów? Proszę. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Pojawił się w trakcie panelu pomysł dotyczący obliczania szybkości wykorzystania pieniądza poprzez podzielenie nominalnego PKB przez, jeżeli dobrze pamiętam, podaż pieniądza jakiegoś konkretnego agregatu. Pytanie moje jest takie, czy w jakiś sposób tej metodzie mogłoby zagrozić to, że mamy opóźnienia jakieś pomiędzy inflacją, a tym właśnie, że wprowadzamy większą ilość pieniądza. Bo wyobraziłem sobie taki przykładowy scenariusz, gdzie chcielibyśmy właśnie wykorzystać tą metodę. I wówczas pojawiłby się problem, gdzie... Przepraszam, zabrakło mi słowa. Pomiar szybkości obiegu przez podział PKB nominalnego. Tak, generalnie, że właśnie byśmy musieli najpierw wyznaczyć, jakie jest faktycznie to opóźnienie w reakcji tego impulsu monetarnego. Bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, no to wówczas dochodzimy do takiej sytuacji, że zakładamy, że go w ogóle nie ma. Tak? No bo dzielimy, powiedzmy, PKB nominalny 2022 przez ten sam mianownik z 2022 roku. Tak? Ale jeżeli zakładamy, że jest jakieś opóźnienie, no to wówczas, prawda, ten mianownik również się zmieni. Tylko, że żeby określić, czy to ten impuls to będzie opóźnienie pół roku, czy cały rok, czy dwa lata, musimy wykorzystać wcześniej tą metodę. I w ten sposób dochodzimy do pewnej pętli, że przynajmniej tak mi się wydaje, w pewnym sensie jest ona zagrożona. Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć ewentualnie takiego zagrożenia? Dziękuję. Znaczy, pytanie dotyczyło
szybkości obiegu pieniądza liczonej jako PKB nominalny podzielony przez wybrany wskaźnik podaży pieniądza. To jest oczywiście metoda, która jest czysto statystyczna i czysto historyczna. I ona dotyczy tylko sytuacji ex post. Ja wspominałem o tym, że można coś takiego zrobić, żeby pokazać, że taka wielkość jest niestabilna, że ona się na przykład zmienia raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby pokazać, że oczekiwania mogą być jednym z tych elementów, które wpłynęły na to, że ludzie szybciej bądź wolniej wydają swoje pieniądze, więc zmieniają swój popyt na pieniądz, więc w efekcie powoduje to też pewnie jakieś realne konsekwencje w gospodarce. Natomiast pan zwraca uwagę całkiem słusznie, że skoro jest taka zmienność i skoro też jest opóźnienie w polityce pieniężnej, to mierząc na przykład szybkość, biorąc wskaźnik podaży pieniądza, nie wiem, za styczeń 23 i PKB za styczeń 23, no to jedno, jak gdyby wpływ pieniądza jeszcze się nie skończył na wpływ tego M2 na przykład ze stycznia w tym roku, nie skończył swojego, znaczy ten, nie wygasł jeszcze ten wpływ na PKB nie tylko w tym miesiącu, ale i w następnych, które wystąpią. Oczywiście to jest słuszna obserwacja, tylko że ona się jak gdyby odnosi do krytyki programu, który chce jakoś próbować targetować podaż pieniądza, jak rozumiem, w konkretnym celu, ale ja jak gdyby, jak przypominałem o tej szybkości obiegu, to nie chciałem bronić tej koncepcji, że należy targetować podaż pieniądza, bo ja myślę, że to jest jednak program, którego się nie da zrealizować, ten program Friedmana. Natomiast tylko tak czysto statystycznie chciałem powiedzieć, że możemy zauważyć, że takiej stabilności tam nie ma, w związku z tym coś się musi dziać z oczekiwaniami ludzi, albo tak jak pan to zwrócił uwagę, mogą być też jakieś opóźnienia pieniężne, tak? Więc w sumie moglibyśmy wziąć, nie wiem, kwartalne opóźnienie i sobie to też uwzględnić, ale to jest jak najbardziej słuszna obserwacja. To ja bym jeszcze tutaj dodał, że nominalne PKB może być za małym agregatem, bo uwzględnia tylko wydatki na dobra finalne, a generalnie pieniądz jest wydawany też na wszelkiego rodzaju dobra pośrednie, które dopiero w przyszłości staną się dobrami finalnymi, a już teraz jakby ich ceny się mogą zmieniać. Też jakby historycznie w cyklach koniunkturalnych jest często typowo tak, że właśnie ceny surowców na przykład rosną szybciej i dopiero później to przekłada się na ceny dóbr konsumpcyjnych, więc gdybyśmy uwzględnili nominalną, globalną produkcję, może być krajowa produkcja oczywiście, niekoniecznie światowa, a nie tylko nominalne PKB, to moglibyśmy te zmiany nominalnych wydatków zauważyć szybciej. Tak mi się wydaje, że wtedy te opóźnienia mogłyby być mniejsze i to byłaby miara, która by też mogła mieć jakieś, powiedzmy, ostrzegawcze znaczenie, gdyby nie to, że zanim się to PKB czy globalną produkcję policzy, to już sytuacja się mocno może zmienić. Czyli produkt brutto-brutto, moglibyśmy powiedzieć, tak? Produkt brutto-brutto uwzględniający zużycie pośrednie, jak najbardziej, tak? Nie miara dochodu, tylko miara wszystkich dóbr, które są w trakcie produkcji i tych, które już zostały wyprodukowane. Tak, no i do tego dochodzi to, co powiedziałeś, opóźnienia pomiarowe, bo PKB jest często rewidowane o kilka kwartałów, jeśli chodzi o dane spływające na bieżąco. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Na początku panelu doszliśmy mniej więcej do konsensusu, że jedną z przyczyn inflacji jest wzrost podaży pieniądza. Przynajmniej tutaj do takiej konkluzji doszliśmy. No i jak wiadomo, ilość pieniądza, albo nawet skupmy się konkretnie na dolarze, szybuje w górę w wartościach wcześniej niespotykanych. To jest na pewno więcej niż te 8% inflacji w Stanach Zjednoczonych. I czy jeżeli nałożymy tutaj ceteris paribus na ilość dóbr ekonomicznych w gospodarce, to możemy się spodziewać, że po tych wszystkich tendencjach dostosowawczych ceny wzrosną mniej więcej właśnie o tą samą ilość punktów procentowych, o ile podaż pieniądza wzrosła. Mając oczywiście ogólne tendencje dostosowawcze gospodarki na uwadze. Pytanie dotyczy tej zależności, powrotu do zależności między podażą pieniądza a wzrostami cen. Czy widzimy, że wzrosty w podaży pieniądza są zdecydowanie wyższe niż nawet te wzrosty w inflacji, wskaźniku inflacji, czyli wskaźnik inflacji rośnie tam jednocyfrowo, a wskaźnik przyrostu podaży pieniądza rośnie
dwucyfrowo, jeśli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone. Ja myślę, że jak już powtórzyłem to pytanie, to pozwolę sobie odpowiedzieć, że bo pytanie dotyczyło, czy oczywiście jeśli wykonamy jakieś korekty statystyczne, to ta zależność nam wyjdzie. I odpowiedź generalnie jest tak, odpowiedź brzmi tak, że jeżeli dokonamy korekty przynajmniej o produkcję, to wtedy te przyrosty są zdecydowanie siebie bliżej. No i też to szczególnie jest widoczne przy bardzo wysokich poziomach inflacji. Dlaczego? No bo jak mamy bardzo wysokie poziomy inflacji, mamy bardzo wysoki wzrost podaży pieniądza, w związku z tym ten czynnik jest dominujący cenotwórczo, tak? Więc jak gdyby tam ta analiza statystycznie się pięknie układa. Zresztą to, co powiedziałem o tym 10-12% inflacji, że w sumie jest konsensus, że jak przekroczymy te poziomy, to ta zależność jest widoczna i mocna, to właśnie wynika z tego, że po prostu ten jeden czynnik zaczyna dominować nad innymi. Natomiast kiedy schodzimy do inflacji poniżej 10%, to te przyrosty w podaży pieniądza są od razu mniejsze, i jednocześnie wpływ pozostałych czynników, czyli realnej produkcji i szybkości obiegu. I ten wpływ jest zdecydowanie słabszy samej podaży pieniądza i te inne czynniki zaczynają odgrywać rolę. Im bliżej dochodzimy do tego poziomu 5-4%, to poniżej 4% to nawet jak dokonamy takiej korekty, to zależność między podażą pieniądza a cenami finalnymi już nam się, można powiedzieć, kompletnie załamuje przy tych niskich poziomach. No ale to na przykład można tłumaczyć też takim, to się mówi, międzyokresową adaptacją, że jak jest strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, to posiadacze po prostu aktywów i pieniędzy mogą rozkładać, że tak powiem, wydatki, czyli jak gdyby dostosowywać lokalnie jak gdyby szybkość obiegu tak, żeby ten wpływ w ogóle praktycznie nie istniał pieniądza, chyba że jest wyskoczenie poza ten korytarz, poza 4-5%, wtedy znowu nagle podaż pieniądza zaczyna odgrywać większą rolę, a jak znowu stanie się dwucyfrowa, to jeszcze większą rolę. Więc generalnie trzymając się jednak sedna pytania, czyli tego, czy taką zależność dostrzeżemy, to jak najbardziej tak i te metaanalizy, o których wspominałem wcześniej, mówiące o tym, że jest taka zależność, one dokładnie to pokazują, że po skorygowaniu ta zależność jest silna i rzeczywiście nie jest tak, że te wzrosty podaży pieniądza są dużo, dużo, dużo większe, a inflacja chociaż wysoka, to jest dużo, dużo mniejsza. W takim razie bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy też oczywiście wszystkim tym, którzy odsłuchują nas później w naszych podcastach. Jak zawsze oczywiście przypominam o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie, a jeśli używacie Państwo wszelkich innych serwisów podcastowych, czy to Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, to tam także można nas znaleźć i nasz podcast zasubskrybować, żeby żaden cenny odcinek Państwu nie uciekł. Dziękuję Państwu jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki.